Na program zaprasza Bonimet, producent Peobonu, do suplementacji diety w chorobach autoimmunologicznych. Dzień dobry, spłynęły kolejne pytania, oto jedno z nich. Od pewnego czasu mam silne bóle w dolnej części pleców, czy to może być coś z nerkami? Może, ale nie musi. Żeby różnicować, czy to są bóle nerkowe, czy bóle odkręgosłupowe, no, trzeba przeprowadzić taką analizę logiczną. Ona w przybliżeniu może Państwu zasugerować, czy jest to ból spowodowany układem moczowym, czy też spowodowany nerkami, czy też spowodowany kręgosłupem. Jeżeli pierwsze to jest lokalizacja problemu, jeżeli na przykład problem dotyczy się bólu leżącego w okolicy lędziowej kręgosłupa, to w przypadku nerek czy dróg moczowych raczej będzie on promieniował do przedniej części brzucha, może nawet do pęcherza moczowego. Jeżeli będzie to też ból nerkowy, to raczej będzie nasilał się przy lekkim strząsaniu tej okolicy. Jeżeli będzie to ból kręgosłupa, będzie on zlokalizowany też w tej okolicy, jednakże będzie często promieniował w okolice pośladka, ud, bądź też nawet niższych części nóg, nawet do stóp może promieniować. To będzie sugerowało, że jest to ból raczej pochodzenia kręgosłupowego. Jak leczymy problemy bólu w okolicy lędźwiowej? No oczywiście zupełnie inaczej te nerkowe, zupełnie inaczej te odkręgosłupowe. Ale ja w swojej praktyce zawsze zaczynam, jeżeli mam wątpliwości jakiekolwiek, od terapii manualnej. Jeżeli pacjent po odblokowaniu stawów kręgowych kręgosłupa lędźwiowego oraz pewnej terapii tkanek miękkich ma ewidentną poprawę, raczej sugeruje to dolegliwości związane z kręgosłupem. I te właśnie leczymy terapią manualną, refleksoterapią, akupunkturą, tak my to stosujemy. Czasami stosujemy preparaty ziołowe, taki preparat zewnętrznie stosowany, tu recepturę tych dwóch preparatów macie Państwo na obrazie. Ja często stosuję również połączenie hakorośli, korzenia hakorośli oraz glukozaminy. Jeżeli chodzi o problemy natomiast nerkowe, dróg moczowych, wtedy stosuje się zioła o działaniu moczopędnym, przeciwzapalnym i tutaj na czoło wsuwają się takie zioła jak ziele nawłoci, ziele skrzypu, liść brzozy, liść borówki i brusznicy, korzeń pietruszki. Można takie preparaty stosować. Recepturę najczęściej przeze mnie stosowanego produktu, nawet dwóch, macie Państwo na ekranie. Sponsorem programu był Bonimet, producent Peobonu, do suplementacji diety w chorobach autoimmunologicznych.